Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Dying Light. Dying Light 2 Stay Human. Stay Human. No i chyba mamy questa typowego, który był w trailerze gry początkowym. Wyżej niż myślałem. No wyżej, wyżej. Da się tu wejść? Zamek łatwy. Szlak. Aitor, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. O. Ile tego tu jest? Matko Bosko, Częstochowsko. Mamy tu jakiś czas? Chyba nie mamy. I co, ściągnąłeś sobie, wsadziłeś w gatki i tyle, ten ładunek? Masz stalowe gacie? Ta skrzynia, która kryje różne sekrety. To by się stało, jakbym w to pierdyknął na przykład teraz. I pytanie, czy my... A, tu jest jakieś wejście, dobra. Rozumiem, że tutaj wejścia nie ma. No nie ma. Oczywiście Aiden, który chodzi sobie jak chce, udaje małpę. Też standardzik. Tu nic chyba nie ma. I co, jestem na obszarze zadania w tej chwili? Dobrze, znowu. Czekajcie, czekajcie, tu jest wejście. A dalej? Dalej jest tu wejście. Hop. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. No ja wiem, wiem. Kurde, Aiden. Przestań udawać małpę. Gdzieś tu jest pojemnik z inhibitorami. Gdzieś tu? Armer. Un armer. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Popierdółki były. Spuść tą drabinę. Tu już nic też nie ma. Gdzie my mamy dalej iść? Ja rozumiem, że w tamtą stronę. Opa. Może i nie. Chyba jednak nie w tą stronę. Tu było na żółto. A, tutaj jest pewnie jakieś wejście, co? No pewnie, że tak. Kacza jeden. Tyk. Oddaj mi detonator. Nie. Mieliśmy tylko pobierać opór, zbierać pieniądze. Jack, oddaj go. Dostaną do nas na służenie. Poddychają. Jack, ostrzegam cię. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Jack. Jack, come back. Inhibitory mnie daj ta. Jeden, dwa. Fajnie, milutko. Fajno i milutko. Boże, ile oni tego tutaj naprzynosili głąby, no. Idziemy pogadać sobie z chłopakami. Bo ktoś to ewidentnie nawet po mordzie nie dostał. O, skrzynia, skrzynia, skrzynia. Zwykle klamry, nie? Po co komu klamry? Maty, czapka medyka, spoko, luz. No. Ech, te problemy, no. Rozumiem, że tam nic nie ma. A tu możemy wskoczyć. Kurde. Jednak się udało. Uf, ledwo. I nie mówię, bo miałem surprise'a. Jack, come back. Nie pierdol, Jack. Dobra, nic wokoło nie ma. Nikt.
Pewnie, że nas zajmią. Jak nie bazarianie, to especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy się. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Joe, ty dupku, nie chcę umierać. Hej, kto tam? Stój, albo wysadzimy tę wieżę. Przysięgam. Dobra, zanegocjujmy. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjedźmy tę wieżę. Nie słuchacie. To koniec. I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec. Rozjeb ją. Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe. To nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież, co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam niebańcowi. Nikomu nie ufasz. Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry. To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Uspokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Dobra, kochani, pomagamy. Pomóżmy. Mogę was zabrać z miasta, ale najpierw muszę ogarnąć własne sprawy. Musicie się ukryć i poczekać. Spore ryzyko. Ryzyk, fizyk. On kłamie, Jack. Nie mamy wyjścia. Kurwa! Królewsko mi się to nie podoba, ale niech będzie. Będziemy czekać w tunelach przy motelu Tango. Damy ci sygnał, jak tam dotrzemy. Dobra decyzja. A teraz oddaj mi detonator, Jack. No i wypierdalać. Czekajcie, czy Barney przypadkowo to nie jest ten espek, który teraz objął dowodzenie? Ej, chyba tak. Chyba tak, czekajcie, bo ja w sumie zobaczyłbym sobie. To jest kim? To jest Sophie, Karl, Aitor. Nie, to jest Aitor. To jest Aitor. Kim jest Barney? Nie pamiętam, kto to jest Barney. A Barney to nie jest przypadkowo, kurde, brat Sophie? Ej, czekajcie. Kurde. Lukas. Głównym podejrzanym był Barney ze względu na swoją ranę. Hmm.
Tak, Barney to jest kurde brat Sophie. O kurka wódka, ale to się pięknie układa w tej chwili. No tak, on miał przecież ranę. On miał przecież ranę. No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą? Podział miasta. Kiedy przekażesz obiekt cudzą prawa lub ocalańcom, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przejmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury, stróże prawa i struktury pułapki bojowe, a ocalańcy budują pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. Im więcej obiektów przekażesz w danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury może instalować. Aktualny stan podziału miasta można sprawdzić z poziomu mapy. Przepraszam, że tak się jąkam, ale chciałem szybko to ogarnąć. O, dobra. Tyrolki. Włącz wodę w strefie. Ocalańcy umieszczają tyrolki we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Jezu, mam jakiegoś downa dzisiaj. Specy umieszczają samochody pułapki we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach. Rozumiem, że tutaj mamy wiele danych rzeczy. O kurde, to jest kusza. Poduszki powietrzne. Udoskonalona wersja tyrolek. Pułapki UV. Pułapki wahadłowe. Nie podoba mi się. Nie lubię tych stróżów prawa, SP-ków, serio. A co w sumie też nie lubię. Tak by the way. Nikomu bym tego nie oddawał, w pizu bym to wysadził. Dobra, oddajmy ocaleńcom. I niech tak zostanie. No. Spokojnie. Odblokowujesz poziom przybliżenia podziału miasta. Wciśnij M, aby wyświetlić mapę. Teraz to tak działa. Poziom przybliżenia podziału miasta pokazuje obecny stan stref miasta, zarówno tych neutralnych, jak i kontrolowanych przez stróżów prawa lub ocaleńców. Możesz tu znaleźć różne miejskie nagrody, które otrzymasz za przekazywanie stref frakcjom. Aby przekazać strefę, musisz odkryć jej obiekt, wieżę ciśnień lub stację elektryczną, aktywować go i przekazać frakcji, którą chcesz wesprzeć. Aha. Dobra, czyli tak, tu jest strefa... terytorium ocaleńców, ziemia niczyja i terytorium stróżów prawa. A w ogóle tak, najchętniej to bym. To jest central lub, który jeszcze w sumie nie mieliśmy. Wszystko tutaj bym oddał ocaleńcom, tutaj bym oddał SP-kom, a tych to w ogóle to bym napierdolił. No, to tak wygląda w tej chwili mój podział miasta. Tak? Tak. Dobra. Jakie mamy kolejne zadanie? To jest pytanie. To już mamy... Hakon. Gdzie jesteś, do cholery? No to tobie zawdzięczamy... Barney wiedział, że Lucas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lucasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. No dobra. To i ja tam lecę. Niechaj tak będzie. W ogóle się zębiaki teraz... Zderespiły. Nie do powiedzenia? Gdzie moja mąka, złodziejko? Ale to ty jesteś mi winna, Teresa. I to kilka pensji. Dość! Macie ostatnią szansę zabrać stąd dupy. Kopem z buta. Ty suko! Rozejdź się! Patrz, Wywon. Lubię, jak baby się tłuką, ale do licha. Dasz wiarę, że jeszcze wczoraj to były psiapsiłki? Co się stało? Zeszłej nocy ktoś ukradł Teresie mąkę. Wszystko, co miała po ostatnich żniwach.
Dużo by na tym zarobiła, a tak została z niczym. Bez mąki, bez kasy. Jak tak dalej pójdzie, nie wyżyją z synem do przyszłego miesiąca. Dlaczego obwinia przyjaciółkę? Jest zdesperowana, skoro oskarża przyjaciółkę. Byłą przyjaciółkę, ale to tylko puste słowa. Nie ma żadnego dowodu. Jest narwana, to pewne. Ale najlepiej, jak sam ją spytasz. Teresa chyba potrzebuje pomocy. Trzeba jej pomóc? Teresie? A co? Chcesz trochę zarobić? Nie dlatego py... A, jesteś pielgrzymem. Wy to nic nie robicie za darmo. Ile bólą ci za wodę? Będzie przy stoisku. Dzięki za cynk. Dobra, skradziona własność. Czy mamy tu jeszcze jakieś questy? Mamy tu jakieś questy. Mamy też handlarzynę. Tylko wiesz... Panie handlarzyno. Masz coś ciekawego? Gówno masz. Ale wiesz co? Przedam ci inne cyrki. Proszę. Ja bym z chęcią sobie jeszcze wziął tamtego kościka. Chodź, Aiden, wchodź. Gdzie jest ten quest? Tu gdzieś był. Możesz przeszukać rzeczy Barneya. Teraz jest tam pusto. Poko Luzix. Grzyby są majne. Będą na apteczki i tym podobne. Znaczy grzyby to w sumie nie, ale na przykład miód już tak. Strasznie poszli na łatwiznę, jeżeli chodzi o schematyczność, naprawdę. Naprawdę poszli totalnie na łatwiznę. No zobaczcie, na przykład zawsze, ale to zawsze, w tym miejscu, gdzie są właśnie ule i tak dalej, zawsze leży trup. Zawsze. Ta powtarzalność jest wręcz taka, no, komediowa. Dobra. Umarł i nie żyje. Umieraj. Zarażony, pokonany. Expo fajno, milutko. Milusią, grzybki, to sobie też zabiorę. Zamek średni, bo się w ognisko nie wpierdziel. Dobra. Tyk, otwarte. Tyk, otwarte, mocne budki, trochę grzybków. Fajno, 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 fajno. Czemu to jest jakiś dziwny quest? Aha, żeby się NPC nie wczytał po prostu? Chyba tak. No i właśnie też o tym mówię, no jest to pójście na łatwiznę moim zdaniem. Nie to, żeby coś, oj. O, specjalnie zarażony, sprinterek jesteś mój. Ile za sprintery jest punktów, wow. Oj, to my sprinterki teraz będziemy chyba ogarniać, wiecie? Widzę, że to jest wurf. Opa. I tu coś jest. To nie jest ten szpital gier? Zachapaj się. Coś ciekawego? Puszki sobie wezmę, wszystkie oczywiście. Maty, złom, ciężarki, przewody, to już nie jest mi potrzebne. To już nie jest mi potrzebne. No i pościg. No i pościg. A ja w sumie nie mam jak tutaj przeskakiwać. Co, będzie żegadełka, czy nie będzie żegadełka? Jeżeli będzie żegadełka, to nas sprzątnie stąd. Pyk. No i mamy dostęp do hotelu. Zamyk łatwy, co wy tam pozamykaliście się? Chłopaki i dziewczyny, no jakby mogliście mi to zrobić? Pościg w dobie końca, spoko. A to już patrzyliśmy, tu będzie pustka, prawda? Wyschowa apteczka. Jakaś bluza z kapturem, inne szmergle, duperelki, dobra. A teraz jest to otwarte.
Leki. Dobra, postrzępiony siekacz. Ekwipunek jest pełny. O nie. Dobra, butelki, butelki, ale to jest Arkus. Dowód to nie jest. No jak nie jest dowód, jak jest. Dobra, podpierdolmy mu coś jeszcze. Tu widziałem coś. Kolekcjoner jakiś, czy co? Weź mu to zabierz. O, ale to syf. No, syfik tu jest, naprawdę. Aiden, śpiesz się. To idzie w twoją stronę. A, świetnie. Spadaj stamtąd, już! Tu coś jest. Kura. Co jest? O kurwa, to ludzka skóra! Hakon, znalazłem tatuaż, który wycięli Lukasowi. Cholerne świry. Co? No. O, zaraz się zżygam. Wynoś się stamtąd. Powiemy Aitorowi. Dlaczego grzebiesz w rzeczach mojej siostry? Nie wiedziałem, że zatrudniają tu pielgrzymów jako pokojówki. Zrzucasz skórę, Barney? Co to kurwa? Mnie... Zostawiłeś sobie pamiątkę po Lukasie, ty zjebie? Pierdol się. Próbuj dalej. To nie jest moje. Zabiję cię, no! Won, dziadu. Ktoś taki cwany był, co? Won! Padalcu. Nie lubiłem cię od samego początku. To chcesz się bić? Przestań! Co tu się do kurwy nędzy dzieje? Odjebało ci? Wrabia nas. Jebany pielgrzym nas wrabia. O czym on mówi, Aiden? Znalazłem dowód. Ukryty w waszych rzeczach. Jaki dowód? Na co? Wycięliście tatuaż z ramienia Lukasa. Po śmierci? Czy kiedy jeszcze żył? Pogięło cię? Nie zrobiłam tego. Może ty nie, ale twój jebnięty brat... Barney nie jest psycholem. Nie mamy z tym nic wspólnego. Idę do Aitora. Mam dowód, którego potrzebował. Aiden, to nie my. Nikt na bazarze ci nie uwierzy. To skąd się wziął ten tatuaż? To skąd wziął się ten płat skóry, Sophie? A może ktoś nam to podrzucił? Pomyślałeś o tym? Niby kto? I po co? Żeby odwrócić uwagę od zabójcy. Kto najwięcej zyskał na śmierci Lukasa? Kto na tym zyskał? Skoro ty mogłeś tu od tak wejść, to ktoś inny też mógł to wcześniej podrzucić. Hakun! Przecież on tu kurde wyklirował wszystko. To Hakun! Hakun! Bez znaczenia. To sprawa między wami i Aitorem. Poczekaj! Proszę. Aitora nie obchodzi prawda. Ma gdzieś znalezienie prawdziwego mordercy. Szuka tylko pretekstu do ataku na bazar. To nie moja wojna, Sophie. Nie, ale będziesz miał krew na rękach. Krew niewinnych. Ktoś nas wyrabia. I to sprytnie. Nie jesteśmy sadystami, którzy oskurowaliby Lukasa. Wiesz o tym. Wiem, że chcecie się pozbyć espeków. Tak, i się ich pozbędziemy. Ale nie jak z wyrole pojeby i zabójcy, Aiden. Uwierz mi, ktoś nas tu wrabia. Zabiorę cię do centrum. Obiecuję. Jak? Pozbywając się największego problemu tego miejsca. SP. Brzmi niebezpiecznie. Przygotowujemy się do tego od dawna. Powiem ci wszystko, kiedy będę gotowa. Trzymaj radio pod ręką. Czas przeprowadzić tu parę zmian. Wpierdol dostał. Bardzo ci tak kurwa dobrze. Ale serio, to Hakon. Ale to było proste. Jemu też zależy na tym, żeby dostać się pewnie do lup. A to menda wsza. Ale się nami wyręczył, gnida, no.
To było takie proste. Przecież na logikę, kurde, no. O, to nas nie było chyba wcześniej, czy byliśmy? Pusto. Tak wszystko ładnie świeci na kolorowo, no. Ale tego wziąć nie mogę. Jest mi przykro. Jest mi przykro. Gdzie to jest, kurde, no? Po drugiej stronie? To jest chyba ta skrzynia, wiecie? Nie, to nie jest ta skrzynia. Kurde, dobra, ale tu się nie da dostać. Ale jestem przekonany, że to Hakon. Niemalże pewny. Niemalże pewny. O Jezu, jak mnie denerwuje ten lewy przycisk myszy. Tu jest centrum badań, centrum genomiki THV. Ej, wiecie co, ja bym się tutaj przeszedł. Tylko tak, ile my mamy umiejętności w tej chwili? Jeden punkt walki tylko? A nie, co punkty walki, dobra, nieważne. Nieważne. Ja bym sobie podleciał teraz, skoro i tak musimy czekać, bo w sumie to nie zmienia nic. Skoro musimy i tak czekać, to poszedłbym sobie właśnie tutaj. To jest ta Teresa, ale to jest w sumie tylko wieża ciśnień. Więc możemy sobie spróbować to zrobić w ten sposób. Dobra, i tak tam musimy lecieć. Ale wiecie co? Tu i tak musimy wziąć rozbieg delikatny. Opa! Opa! No oczywiście, jak zwykle. Screamer. Screamer, screamer. Standardzik. Nie wiem, po co tam wchodziłem, ale dobra. Au! Proszę mnie nie kopać. Proszę mnie nie kopciać. Kurwa, Aiden, ale ty jesteś ślamazara totalna. Opa! Dobra, to było fajne. Jeżeli to właśnie na tym polegają te... te mechaniki, to jest spoko. Dobra, przejdźmy się spać na szybciorka. Wilkać, wilkać. To jest już dzień. Premia nocna się zaliczy? Zaliczy. Prawie level. Ale powiem wam, że dużo punktów w sumie nie dostajemy za tą premię nocną. I naprawdę obawiam się, że Technant może chcieć wykorzystać... Jezu, nie chciałem tego, chłopcze. Chłopcze radarowcze. Weź, weź, ty się ogarnij, chciałem... No Jezu, nie idź tam, ale on jest kurwa problematyczny. Ale ty jesteś problematyczny, Aiden, naprawdę, jesteś tak problematycznym człowiekiem. Że ja muszę kurwa z boku przechodzić, żeby się dostać gdziekolwiek. To jest po prostu komedia. Zbieraj te grzyby. Oj, no zawiedziony jestem premierą. Naprawdę jestem zawiedziony premierą. Oczekiwałem czegoś innego. Wyszło co innego. Wyszła łatwizna straszna. Czy tylko kadłubek został w sumie. Nic innego. Grzybki zbieraj. Tam jest bodajże jakiś ocalaniec, który potrzebuje pomocy, w sumie też się do niego przejdziemy. Chodźmy do paniczka. Opa, 27 sekund. Masz, bo ty punkty dajesz. Ocalaniec uratowany, dziękuję, dobranoc. I pytanie teraz kolejne, jak? A, wezmę, wezmę, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jak my tam wyjdziemy? Wyjdziemy tu. Minus 70%, chociaż bardziej minus 700%. Rozumiem, że to jest tutaj już. Opa. To jest na dole, czy to jest na górze? To jest na dole.
To jest ten szpital GRE. Nawet fotowoltaikę cwaniaczki mieli, no. Popatrz na ich, no. Jak my tam zejdziemy, to ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia zielonego. Bakery. Bakery w sumie. No. Aiden, tu Sophie. Przyjdź na bazar. Organizujemy spotkanie. Zabierzesz mnie teraz do centrum? Powiem ci wszystko, jak przyjdziesz. Pośpiesz się. Mhm, czyli dopiero nam powiesz wszystko. Dobra, kochani, i w sumie... Nie wiem, to my się zajmiemy pewnie w następnym odcinku, co? Opa, 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 opa. Gdzie jest tu wejście? Cholera. Widzi nas, widzi nas, widzi nas, widzi nas, widzi nas. Wchodzisz na strzeżony obszar, ale gdzie jest wejście? Pościg się rozpoczął. Świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Aiden i jego skakiwanie też jest świetne. Dobra, kochani, ale już do następnego odcinka może postaram się jakoś dojść tam, gdzie chcieliśmy. Hop, 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 hop. Cyk. Tyk. Ja już miałem skończyć odcinek, ale nie mogę go skończyć, bo uciekam. O nie, nie chciałem tu wejść. O fuck. Oczywiście nasz Aiden Ślamazara jak zwykle nie potrafi sobie dobrze poradzić, biedny, no. Dobra, macie jeszcze questa. Nie można użyć bobrogowych w pobliżu. Ale to jest ten sam facet, podejrzewam, co uczył ludzi, więc spoko. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Discord, jak i harmonogram macie w opisie, ewentualnie już się wam pokazał przed chwilą. Tak więc, trzymajcie się. Hej, hej!